Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family. I jak widzicie, przychodzę do Was z holem zakupowym. Zrobiliśmy kuchnię, daliśmy płytę indukcyjną i okazało się, że mamy dwa garnki, które na niej działają. Dlatego stwierdziliśmy, że z racji chęci gotowania i jedzenia w domu mimo wszystko, musimy wymienić cały sprzęt. Długo zastanawialiśmy się, na jaki sprzęt się zdecydować. Ostatecznie padło na markę Zwiger. Dobrze to mówię? Zwiger? Ja też tak mówię. Czym kierowaliśmy się podczas doboru garnków? Przede wszystkim tym, żeby wykorzystać pełną moc indukcji, którą mamy, a te garnki mogą nawet zmniejszyć pobór mocy o 40%. Mój mąż bardziej się zna na tych wszystkich technicznych rzeczach, ale ja na pudełku przeczytałam. Tu. I wierzę temu. No i jak poszliśmy za ciosem, kupiliśmy garnki, stwierdziliśmy, że skoro chcemy, planujemy robić wigilię u nas w domu, to jednak potrzebujemy tych garnków więcej. Przydałaby się również patelnia. Całe życie marzyliśmy o patelni takiej. Mam ją. Wiecie co, jeżeli już kobieta zaczyna marzyć o patelniach, to znak, że jest już duża. Znak, że ma komu gotować. Też. Pokażę Wam taki mniej więcej przegląd, jak hol zakupowy, to Martusia jest sama, Krzysiu jest po drugiej stronie. Jeżeli ktoś z Was ma taki problem, znaczy problem z wyborem, zastanawia się, no to wszystkie linki do tych garnków macie pod spodem. W ramach wyjaśnienia, powtarzam jeszcze raz, musieliśmy wymienić wszystkie garnki, ponieważ jak się okazało, nie każdy garnek działa na indukcji, więc jeżeli jesteście przed zmianą kuchni, albo zastanawiacie się nad kuchenką indukcyjną i tak dalej, to sprawdzajcie sobie na odwrocie garnków, to zazwyczaj jest, bądź na pudełku, w którym ten garnek się znajduje, czy jest on dedykowany pod indukcję, bo nie wszystkie są. Zazwyczaj nie wszystkie są. Dobra, lecimy z tym koksem. Zaczniemy od pierwszego kompletu, czyli takiego podstawowego kompletu garnków, w którym znajdują się 1, 2, 3, 4 garnki. Jest to taki podstawowy zestaw garnków, który powinien się znaleźć w każdej kuchni. I takie komplety często też są dawane w jakichś prezentach na wprowadziny, parapetówkę czy ślub. Więc stwierdziłam, że od tego zaczniemy. I jak w każdym dobrym komplecie garnków musi być duży garnek na rosół, na ziemniaki, na makaron. No i zakładam, że na podgrzanie mięsa, bo zrobiliście je w sobotę. Albo na sosik. No, a potem pokażę Wam patelnię. Komplet składa się z 8 części, czyli garnków i do każdego garnka dołączona jest pokrywka, co bardzo fajne, pokrywki są niskie, przez co zmieszczą się nam w szufladzie na pokrywki. To jest mega plus. Wszystkie garnki wykonane są ze stali nierdzewnej, przeznaczone są zarówno na indukcję, co dla nas, na kuchenki gazowe, zwykłe płyty grzewcze, czy tam jakie jeszcze są źródła ciepła. Kaflowe. Można je myć w zmywarce. Co jest bardzo ważne, garnki równomiernie rozkładają ciepło po całej płaszczyźnie gotowania, przez co nie będzie nam się z jednej strony przypalać, a załóżmy z innej strony, nie wiem, przestanie bulgotać, załóżmy tłuszcz czy coś takiego. Więc to też było dla nas bardzo, bardzo ważne. Garnki mają fajny kształt, są proste, nie wiem, jakoś nie cierpię garnków banioczkowych, a te są takie, wiecie, zwykłe, klasyczne, można podkładać jeden w drugi, przez co fajnie się mieszczą i nie zajmują jakoś zbyt wiele miejsca, bo jak sobie je po prostu powkładamy jeden do drugiego, to widzicie, że one bardzo mało miejsca nad sobą wystawają, przez co przechowywanie jest po prostu prostsze. Co jest jeszcze warte wspomnienia, warte uwagi w tych garnkach, to to, że każdy garnek wyposażony jest w miarkę. To jest fajne przy na przykład robieniu przetworów, gdzie chcecie odmierzyć jaką ilość zalewy potrzebujecie, żeby zalać ogórki czy cokolwiek innego. Więc to są takie, wiecie, gadżety, które pomagają nam w gotowaniu i nawet nie będziecie wiedzieć, kiedy do takich dynksów się przyzwyczajcie, bo to jest naprawdę spoko. Także co? Możemy wkładać pierwsze garki mi. Ciężkie. Dobra, kolejne dwa garnki. Są to garnki, które można też wkładać do piekarnika. A dlaczego nakupiliśmy tyle garnków? Bo mój mąż rozliczył naszą wigilię na garnki. Tak, naprawdę. Usiedliśmy przy stole i pisaliśmy, co w jakim garnku trzeba przygotować i w sumie trzeba to gdzieś przechowywać, a z racji, że chcemy
Duża gotowość, to potrzebujemy dużo garnków. I tutaj mamy dwa takie, które można, w których można piec. I dodatkowo wkładać je do piekarnika. Wyglądają przepięknie. I najpierw zaczniemy od większego garnka. I numer dwa. Te garnki zużywają 40% mniej energii. Ponadto najszybciej akumuluje i długo utrzymuje ciepło. Dzięki czemu przygotowanie potraw wymaga użycia mniejszej ilości energii, a tym samym przyczynia się do uzyskania niższych kosztów gotowania. Ha! Co mają te garnki? Jeżeli już wkładamy je, załóżmy, do piekarnika, żeby nam się, wiecie, bardzo, bardzo mocno wszystko podgrzało, to tak, wiadomo, że będziemy musieli zdjąć sobie pokrywkę. Garnki mają szklaną pokrywę, która jest dookoła otoczona taką gumą z silikonem, przez co ona bardzo dokładnie przylega do garnka i mam wrażenie, że to będzie taki efekt wręcz szybkowaru, coś takiego, bo naprawdę tutaj stąd mało co się wydostanie, szczerze mówiąc. Jeżeli chcemy włożyć ten garnek do piekarnika, to wiadomo, nie wkładamy go z pokrywką, bo to jest szkło, bo to jest silikon, a dodatkowo te rączki, które tutaj widzimy, są rączkami zdejmowanymi. Nic wam się nie przyjara. Nie, to są, to jest strasznie gruby garnek, w ogóle to jest tak... On też ciężki jest. Bardzo ciężki. Ja myślałam, że to jest stal wręcz, a to jest odlew aluminium, no nie? No oczywiście mam mnóstwo tych wszystkich powłok, które nie przywierają, wiecie, nie przypalają, są odporne na ścieranie i tak dalej, i tak dalej. W tych poprzednich garnkach możemy nawet metalowymi rzeczami gdzieś tam pomieszać i nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o test tych garnków i patelni, to pojawi się w najbliższym czasie na kanale, bo sama jestem ciekawa, czy te wszystkie powłoki dają radę i czy faktycznie na przykład mięso, które ma nie przywierać, będzie nam sunąć po patelni, wiecie. Skoro mamy garnki, to płynnym ruchem przechodzimy do patelni. I mamy cztery, przy czym jedna z nich to patelnia z grillem, tak? Grillem, nie? I to było nasze marzenie, żeby zrobić sobie steaka, który będzie miał, wiecie, te takie grillowe... jak to się nazywa? Ale wiecie, o co chodzi? Złociste pryngi. Też ma taką powłokę specyficzną, ponieważ ona jest jakby kamienna, całkowicie inna niż kolejne patelnie, które wam pokażę. Po bokach ma takie dzióbki, żeby móc na przykład nadmiar tłuszczu czy sosu, który się wytoczy. Wystarczy przechylić patelnię i tłuszcz nam się wyleje. Nie wygląda to w taki sposób, że próbujecie trzymać mięso i wylewać ten tłuszcz z patelni, generalnie tak jak to było w poprzednich naszych przypadkach i patelniach. Kolejnymi są to patelnie do wszelakiego, każdego, wszystkiego. O, właśnie, o tym mówiłam, że na dołach garnku bardzo często właśnie występuje coś takiego, przez co wiemy, czy dany garnek nada nam się na naszą kuchenkę, którą mamy, czy można go myć w zmywarce i czy można na nim gotować diamenty. Te patelnie mają bardzo fajne rączki. Tutaj jest specjalnie nawet na palec. Te garnki są tak przemyślane, że my nawet rozpakowując już byliśmy w szoku, że ktoś wpadł na to, więc to musiał myśleć nad tym kucharz, bo inaczej no, nie ma opcji. I to będzie idealna patelnia na pad thaja, czyli na danie, o które non-stop piszecie, a my je non-stop jemy, bo chyba trochę się uzależniliśmy od tej potrawy i akurat ją przygotujemy jako jedną z pierwszych i tutaj wam damy ten przepis na kanale, bo wiemy, że zawsze o nią pytacie, a my z chęcią na nowej kuchni i nowych garnkach zobaczymy, czy uda nam się ją wykonać. W międzyczasie ogarnęliśmy z moim Krzysiem, że te pokrywki pasują idealnie do tych patelni. I to do wszystkich? No, nawet do tej małej, patrzcie, do tej małej pasuje to. Ta duża pasuje tu i tu. Jak już zrobiliśmy przegląd wszystkich garnków, zaopatrzyliśmy kuchnię w garnki i robiliśmy całe zamówienie, to stwierdziliśmy, że może pójdziemy o krąg dalej i kupimy też noże. Bo nasze dotychczasowe noże bardzo szybko się tępią. Nie wiem, czy to jest, wiecie, normalne, bo kiedyś tak nie miałam. Do noży, noże zamówiliśmy cztery. Pudełka, które są w tych nożach, wyglądają już
jako mega prezentowe. I nie wierzę, że osoba, która w jakikolwiek sposób pasjonuje się gotowaniem, wiecie, ma takie hobby i tak dalej, no zachwyci się po prostu. Nie wierzę, że się nie zachwyci takim nożem. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda w środku. Więc po prostu, wiecie, każdy odpakowany nóż to jest, no, czad. To testujemy. Jak w masło. Patrz. Zero siły. Ukroję w końcu cienki plasterek. Czekaj, jednym pociągnięciem. Ja wam pokażę. Ja wam pokażę, czym ja się zachwycam. I oto nasz dotychczasowy nóż. Teraz zbliżenie na pomidora. Ja zawsze tak, to jest mój patent na pomidora. Jak się nadziubię, to wtedy idzie. No, ja muszę najpierw dziubnąć, a potem... A patrzcie na to. Ja pierdzielę. On leci tak, że wiesz... Tak galopowaliśmy z zamówieniem, to stwierdziliśmy, że do całości, żeby było pięknie. Wiecie, nowa kuchnia, nowy dom, nowa kuchnia, to tak człowiek się jara każdym elementem. I patrzcie, pasuje mi do garnka. No co, to jest super, patrz jak potem będziesz gotowała tak. No wiem, jeszcze... To od razu, wiesz, nic, tylko pyknąć zdjęcie na Instagrama. No, jeszcze sobie muszę ubrać czarną koszulę i czerwony krawat. No a jak? Co ty myślisz, że bez krawata byś tutaj gotował? Nie. Oprócz tego, że one są takie, wiecie, monumentalne. Każdy ten, ta chochla, podbierak, łyżka czy cokolwiek, oprócz tego, że podbierak jest całym podbierakiem, to ma tutaj taką ząbkowaną krawędź, przez co możemy dzielić bez problemu potrawy na patelni, bez używania jakichś, wiecie, ostrych narzędzi. Silikonowa końcówka też, że fajnie można zbierać. Tak. O. Kolejna rzecz, to jest kolejna szpatułka, też ma dodatkowo tą tarkę, ten nożyk, że tak powiem, z boku, więc tutaj też możemy dzielić. Ma jeszcze takie coś, ja się pytam mojego męża, do czego to służy, a mój mąż tak patrzy, do tarcia czosnku. Ta łyżka jest w ogóle do makaronu, więc tutaj mamy miejsce, które idealnie odmierza ilość makaronu na jedną osobę. I zazwyczaj we Włoszech tam posypują parmezanem chociażby czy czymś. I przy tej łyżce właśnie do makaronu jest też tarka do sera właśnie, żeby mieć to wszystko, wiecie, w jednym miejscu, no nie? Nie musimy wyciągać osobnej tarki. Czyli coś, co kocham. Ktoś w końcu pomyślał, że skoro już urąbałam tę łyżkę, to jeszcze sobie na niej tutaj wyciągnę ten makaron, wymieszam ten makaron, odmieszę ten makaron i jeszcze potrę ser. To jest moja ulubiona łyżka. Tutaj mamy kolejną łyżkę i te łyżki mają tutaj też miarkę. Przez co możemy sobie odmierzyć, nie wiem, ile tam oleju chcecie dodać, czy tam octu, czy nie wiem, jakiegoś sosu rybnego, czy jakiegokolwiek do danej potrawy. Z drugiej strony mają takie otworki, przez co możemy sobie wylać odpowiednią ilość z tej strony, nie próbować wykidać tego z boku. I to samo jest tutaj w przypadku chochli. Też jest miejsce, żeby odlać sobie z chochli, odcedzić coś, co potrzebujemy. Chochla ma tutaj też takie dzióbki, przez to też możemy z tej strony łatwiej odlać. No i oczywiście silikonową końcówkę, żeby rosł dobrze w garnku. Co ja z tym rosołem? Zaopatrzyliśmy kuchnię. Mamy wszystko. Linki do tych wszystkich rzeczy dajemy wam w opisie filmu. Dla nas najważniejsze jest to, że możemy przede wszystkim oszczędzać energię. To jest bardzo ważne. Trzeba zwracać na to uwagę, a jeżeli można i są garnki, są sprzęty, które nam w tym pomagają, to trzeba to korzystać i jeszcze bardziej podbudowywać, bo każda oszczędność tej energii jest nam bardziej zielona, że tak powiem, dookoła. Wielozadaniowość tych garnków jest niesamowita. Decyzja, żeby kupić garnki, całe sprzęty z tej firmy, padła ze względu na opinię,
których no, śmigaliśmy po internecie bardzo mocno i szukaliśmy czegoś, wiecie, żeby mieć jakiś punkt zaczepienia, że to naprawdę będzie dobre. A teraz nadszedł czas na nasze własne testowanie, więc już z góry Was zapraszam na film. Jeżeli tylko pojawi się film, to tutaj Wam go dodajemy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. No i co? My idziemy gotować. Wpadnijcie koniecznie na film, który specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy. I coś, co też jest fajne. Tutaj. No. Nie zapomnij subskrybować obu kanałów. I co? Widzimy się już za niedługo. Pa!